jesteśmy w połowie drogi do Lubania Śląskiego. Jedziemy tam na Sudecki Festiwal Minerałów, który będzie się odbywać przez 4 dni od czwartku do niedzieli. Jedziemy tam jako wystawcy, będziemy sprzedawać biżuterię. Mamy wykupione 6-metrowe stoisko na współkę z Ukrainką Nadią, której pracę jutro, jak już będziemy mieli rozstawione stoiska, to wam pokażę, co ona robi. Jedziemy dzień wcześniej, czyli w środę, żeby sobie zarezerwować miejsce gdzieś blisko naszego namiotu wystawczego, żebyśmy nie musieli daleko z wszystkim chodzić. Poza tym chcemy sprawdzić, gdzie będziemy spać. Może uda nam się jeszcze zobaczyć miasteczko. Dojechaliśmy do Lubonia i o ile nas nikt nie przestawi, to mamy bardzo fajne miejsce do parkowania, bo kamperek jest tam, rynek jest tutaj, a stoisko mamy mieć tutaj, więc zaledwie kilkanaście metrów od naszego miejsca parkowania. Zobaczcie, co nam wchodzi do kamperka. Natura. A wszystko dlatego, że musieliśmy się przeparkować i zmienić miejsce. Jednak jak się okazało, to nowe miejsce jest lepsze niż poprzednie. Jest tak samo blisko stoiska, ale w bardziej ustronnym miejscu. Jest ciszej, mniej ludzi przychodzi, można spać spokojnie. Tutaj mamy kamperka. Teraz wam pokażę, gdzie mamy stoisko. Mamy bardzo bliziutko. Obok nas stoi Nadia z wianuszkami i z koszulami haftowanymi, a pozostałych sąsiadów jeszcze nie ma. Wygląda stoisko od strony mojej. Klienci zawsze widzą to od drugiej strony. Mamy powódź w namiocie. Co robisz? Kolację. Musieliśmy zejść z namiotu wcześniej, bo cały dzień padał deszcz, wszystko mieliśmy mokre, więc na placie suszą się wizytówki. Wszystkie są mokre. Trochę je powyginało, ale to jedyne, jakie mamy. No i mamy nadzieję, że jutro pogoda będzie znacznie lepsza. Tak, na pewno. Już to widzę. Lato mamy, musi być lepsze. Lato. I gorzej niż całe dzisiaj nie 11 będzie. Stopni, nie, przepraszam, 14. Tak, i też cały dzień. No, dokładnie. Dzień dobry, Madziu. Wstajesz już? No miałam wstać o 7, ale padało. Teraz jest 9? No przed. I dalej mi się nie chce wstawać. O Boże. Pogoda jest no troszkę lepiej jak wczoraj. Mhm. Ale wszystko jest mokre. Wizytówki wyschły? No wyschły. No to muszę wstawać. No, do roboty czas. Ale nie idziemy do namiotu wcześniej jak o 10. No okej, to śniadanko. Kawa i śniadanko. Madzia robi. Padło na mnie.
Popatrzcie, jaką mam fajną opaskę. Dostałam ją od Nadii, a Nadia wystawia się koło nas ze stoiskiem. Ma właśnie takie ręcznie robione opaski. Takie i jeszcze bardziej ozdobne, mniej ozdobne korale. Pokażę wam na filmiku. Strasznie fajni ludzie z Ukrainy. Przyjechała Nadia ze swoim mężem i córką Marianą, 12-latką, i dzielimy się z nimi stoiskiem. Oni prowadzą takie życie, że mieszkają praktycznie całe wakacje w samochodzie i codziennie gdzieś tam handlują. I teraz trafiło, że akurat handlują koło nas. I czas na kolację. Robimy kiełbaski, bo nie ma czasu przygotować szaszłyków, że jest dość późno, więc mamy czas tylko na to. Mamy już prawie gotową kolację, teraz tylko zjeść i do spania, a jutro kolejny dzień pracy, sobota. Cześć Magda, co będzie na śniadanie? Kukurydza gotowana z targu. No co ty? Poniżej? No tak. Mogę powiedzieć, że z nadworza, bo wszyscy porównują, że to z nadworza to jest pyszne. Wow. Kukurydza. Energia na cały poranek. O kurde. No dobra, fajne. Poczekam. Thank you.
No i mamy niedzielę. Moje stoisko jest już otwarte. Sąsiedzi się powoli otwierają. Zaraz sobie przejdę na rynek i zobaczę wystawę, bo wcześniej nie było na to czasu. Nie, musisz wziąć więcej. Nie? Więcej? Tam. I połknąć. Dzień dobry. To chyba już nie działa. Tak, już nie. Tylko na jednym wdechu, tak? Tak. Bo musisz więcej. Tylko muszę więcej powiedzieć. Czekaj. Dzień dobry. Co słychać? Ale się porobiło, jestem też wiedziurką. Ręce się trosy. Jak się nauczę, to już nie będzie, wiesz, normalnych ziemniaków na talerzu, tylko tak. Będą takie piękne. No, takie masz mi robić, kwiatki. I z listkami jeszcze. I z boku kotlety też z kwiatków. Tak, też wycięte na kwiatek, nie? Już tam wszystko palo. To nie musisz grać. Aha, ale chcę zobaczyć jak tutaj. Jakie to cudeńka są. Wszystko ziemniaczki. Dobra, czekaj, czekaj. Ale to weź tego kwiatka, bo nie mam miejsca na swoje. A tu mało. Starczy ci. Bo ja jestem, rozkręcam się. Dobra, to zacznę od listków, żeby było, że coś umiem. Czeka. Różyczki te jeszcze jako taką mi wychodzą. Najgorzej jest zacząć. To co będzie różyczka? Taka no, jak ona przy... Taka jak ta, nie? Taka piękna. A dzisiaj mi gorzej to wychodzi. Dobra, dobra, tak bardziej troszkę wywijaj te listy. O! Aha.
Będzie gruba różyczka. Jakaś taka. Z metalu rodzie, jeszcze z tego nie, to z metalu to jest cieńszy. Z metalu łatwiej by mi było. Kurczę, no nic, dzisiaj mi wychodzi gorzej. Bardziej tak listki, ale powroty większe może też. No, dzisiaj lepiej. Mówiłam, tam mi nie wyszła. Takie cuda. Ale cuda. Cuda. Wszystko tym takim szmerem bajerem. Mamy już prawie spakowanie, jeszcze został mi namiot i zaraz wyjeżdżamy z Lubania. Wyjechaliśmy z Lubania i pojechaliśmy na dziki parking w lesie niedaleko Tamy, blisko zamku Czocha. Jutro rano od 10 otwierają, będziemy mogli sobie trochę go zwiedzić. Teraz sobie wieczornie chodzimy, pewnie po ciemku będziemy wracać do naszej miejscówki. Wróciliśmy do kampera, teraz czas przygotować kolację, a na kolację będą szaszłyki. Na grillu. Grilla będziemy robić razem z Nadią i mężem i córką. Także dzisiaj będzie nas troszkę więcej.